Holandia. Budynki, których sylwetka prześlizguje się przez gęstą mgłę, były niegdyś klasztorem. Jeszcze 100 lat temu miałbym pod nogami utwardzoną drogę, którą przemierzały zakonnice, sprawując codzienne obowiązki. Teraz to zaorane pole. Dzisiaj przekonamy się, jaką historię niesie z sobą to ciekawe miejsce. Gleba wygląda na spulchnioną, więc ustawię głęboki program. Ma to swoje minusy, a mianowicie szybkość rozpoznawania przedmiotów znacznie spadnie. Czeka mnie powolny spacer i kopanie rozciągniętych sygnałów. Zaczynamy! Jest. Krążek. Krążek, który to jest jedno centówką belgijską z lwem. Dwucentówką, sorry. Jedno było, jedno centówki były mniejsze. Powiedzmy, że stan gdzieś tam ujdzie w trawie, z tej strony lepszy. Nawet jakieś napisy widać. Jest krzyżyk. Taki najzwyklejszy materiał miedzi. Cynk, ja już widzę, że to cynk. Ale jaki ładny stan, 25 chyba będzie. Nie, 10 centów. Jaki stan, normalnie mennica, jak na cynk. Z tyłu widać tulipany. Ładny stan, dobra gleba. Nie, synek? Maybe. Jest 25. 25 centów wojna. Ale stany to takie są, że stany tych monet, w sensie są takie, że jest po prostu nieprawda. 41. I widoczne prawie wszystko. No, no super. Dotychczas najlepiej zachowana moneta z okresu II wojny światowej, jaką udało mi się znaleźć. Na rewersie widnieje nominał 25 centów między gałązkami laurowymi. Na awersie żaglowiec między dwiema falami. Waga to aż 5 gramów. Z uwagi na dość słaby materiał, grubość monet została podwojona w stosunku co do monet z brązu. Stąd ta masa. Centówka to jest. Stan tutaj już wcześniej wspomniałem. Bardzo fajny, jak na ten rodzaj metalu. Rocznik 4. No nie, 41 to by był przecież cynk. No ale owszem, 41. Ja muszę poczytać, czy to były jakieś takie przejściowe. Część było takich, część cynkowych. To może być interesujący temat. Ile? 2 euro jest wart, widzisz? Ale w super wersji, w takiej wersji, kurwa! Co to za wersja? Moja nie jest gorsza. Za euro pójdzie. Ile ich naklepali, nie wiadomo. Na ukoń by było. Szał nie ma, mówię ci, z 200 ich będzie. Milionów. No jak 200 milionów znajdziesz po jednym centie. Tak, ostatni moniak z pola na zejściu podczas schodzenia. 1942 cent cynkowy. To takie holenderskie Adolfiki. Identyczny materiał, czas bicia. Tak jest, co jest. 4 fale i 3 pszeniczne kłosy zdobią część rewersu. Na drugiej stronie widzimy tak zwany Rechtskreis, który w szerszym tłumaczeniu oznacza system prawny, jurysdykcję na danym obszarze. Holandia utraciła swoją neutralność 10 maja 1940 roku. Panująca wówczas królowa Wilhelmina wraz z rządem opuściła kraj, chroniąc się w Londynie. Wszystkie nazwy ulic odnoszące się do rodziny królewskiej zostały zmienione. Co za tym idzie, monety również musiały być wymienione ze względu na ich królewskie referencje.
Metale szlachetne takie jak mosiądz, miedź lub brąz były potrzebne do działań wojskowych. Od 1941 roku wprowadzono monety cynkowe zaprojektowane przez Nico de Hassa, a wybijane w mieście Utrecht. Aby Grinszpana nie usunąć, jest coś, będzie widać. Do pełnej kolekcji monet z okresu okupacji Holandii zabrakło jednego krążka, a dokładniej kwadratowej pięciocentówki. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to właśnie teraz i nie zapomnij kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam!